Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulica Władysława Grabskiego w Kowarach zyskała nowy blask. Jesteśmy w Kowarach na ulicy Grabskiego, inwestycji, która prowadzona jest od kilku miesięcy. Jesteśmy na jednej z dwóch ulic, które 5 lat temu zostały określone jako najbardziej wymagające interwencji władz miejskich ulic w mieście. To była ulica Bielarska i ulica Grabskiego, ponieważ stan nawierzchni tej drogi, jak również infrastruktury w tych drogach był tragiczny. Zmiana tych ulic zajęła nam kilka lat. Musieliśmy zrobić dokumentację, musieliśmy uzyskać wszystkie zgody, musieliśmy znaleźć na te ulice dofinansowanie, a później wybrać wykonawców. Inwestycja, która polega po pierwsze na zerwaniu starego asfaltu i nałożeniu nowego asfaltu, zrobienie chodników, których tutaj nie było, nowe oświetlenie uliczne i dla mnie bardzo istotne odwodnienie wszystkich terenów tutaj wzdłuż całej ulicy. Teren niestety był często zalewany, dlatego że w dużej części nie było kanalizacji deszczowej, ale została przez nas wykonana. I wymienione zostały wszystkie przyłącza wodne i kanalizacyjne. To jest ogromne przedsięwzięcie, ogromne pieniądze, bardzo duża ważność, bo po kolei każdy kawałek Kowar staramy się odświeżyć i zrobić udogodnienia dla mieszkańców, ale przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo dzieci idących do szkół. Tutaj będą chodniki, ja się z tego bardzo cieszę, a jest to też droga do składu budowlanego, droga do policji, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Myślę, że to są instytucje, do których będzie po prostu łatwiej się dostać. Czas zakończenia inwestycji to jest koniec listopada. Dzięki rządowemu wsparciu udało się stworzyć nowoczesną i bezpieczną przestrzeń, która pozytywnie wpłynie na codzienne życie mieszkańców.